Rząd sprzeciwia się projektowi, który poparł Kaczyński. Rząd sprzeciwia się projektowi, który poparł Kaczyński. Chodzi o zarobki kobiet i mężczyzn. Rząd krytykuje jedną z nielicznych propozycji i zmiany prawa, którą osobiście poparł prezes PiS Jarosław Kaczyński, donosi Rzeczpospolita. Chodzi o nierówne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Gazeta opisała projekt zrównania zarobków. Według danych GUS kobiety zarabiają w Polsce o 19,9% mniej od mężczyzn. Lepiej wypadamy w badaniach Eurostatu, według których tak zwany luka płacowa wynosi jedynie 8,5%, podała gazeta. Wagę problemu dostrzegają posłowie PiS, którzy złożyli projekt nowelizacji kodeksu pracy. Jego celem jest uzupełnienie definicji mobbingu. Projekt nie zostanie jednak uchwalony, bo krytyczne stanowisko przedstawił rząd, poinformował dziennik. Kaczyński podpisał pierwszy, co zaskakujące, jest to jedna z nielicznych nowelizacji, pod którymi podpisał się prezes PiS. Co więcej, podpis złożył jako pierwszy, o czym poinformowała na swojej konwencji w czerwcu ubiegłego roku partyjna młodzieżówka PiS, przypomniała Rzeczpospolita. To ona, a zwłaszcza jej szef Michał Moskal, zabiegała o poparcie prezesa. Moskal zauważa, że projekt zyskał w pierwszym czytaniu poparcie wszystkich sił w Sejmie. Opozycja drwi, że podpis prezesa gwarantuje chaos, bo podobny miał miejsce podczas prac nad tzw. piątką dla zwierząt, inną ustawą z poparciem szefa PiS, podkreśla dziennik.